Dzień dobry Państwu. Żadne dudy, żadne Tuski. Naszym gościem Marek Suski. Dzień dobry, cały na biało. Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Widzę, że jakieś nowe hasło. Jakież nowe, stare, to tak znakomicie znane. Na poprawę humoru z samego rana, chociaż słyszałem chociaż pan powinien mieć no chociaż same, pan, same złe. Nie, pan powinien mieć bardzo dobrą wiadomość. Został pan szefem Rady Programowej Radia Publicznego. Jak rozumiem, to dowód zasług na polu i właśnie zastanawiam się, na jakim polu. Na polu mediów? No to chyba nie jest, tak jak pan mówi, że jakiś dowód zasług. Natomiast odbywały się wybory, było tajne głosowanie. Uzyskałem największą ilość głosów i wśród tych, którzy są członkami Rady, no jak widać, po prostu to były największe... No jak widać, tam po prostu najwięcej osób ma Prawo i Sprawiedliwość w tej Radzie Programowej, no, więc... No więc tak to jest, wyszło. Także to proporcjonalnie do ilości do liczby posłów w parlamencie są zgłaszani kandydaci poszczególnych klubów. Od nas jest 5 osób. A co to za skromność w ogóle przez pana przemawia? I z Platformy, co to i za skromność taka nagła pana dopadła? Pytam, jakie to talenty stały za tym, że to akurat pan stanął na czele tej rady? To już trudno jest opowiadać o swoich talentach, bo to brzmi nieskromnie, więc ja nie będę się chwalił. Ja tylko mogę powiedzieć, że od wielu lat miałem związki z radiem. Miałem swoją audycję w Radiu Radom w latach 90. Nie byłem wtedy posłem, więc nie były to żadne polityczne poparcia, że tam występowałem. Pracowałem też w mediach, nie tylko elektronicznych. No dobrze, to teraz jesteśmy kiedyś na antenie. Byłem członkiem zarządu Radia Konin. To teraz jesteśmy na antenie Radia RMF. Panie pośle, bo ja nie chcę. Nie pracowałem. Wszystko przed panem, naprawdę wszystko przed panem, jestem absolutnie przekonany, że zrobiłby pan furorę, nie tylko u nas. Jest niezastąpiony w tym radiu. Proszę pana, pan ciągle młody, da pan radę, ale sekundę, to może najpierw porozmawiamy w takim razie o tym, jak się miewa coraz mniej Zjednoczona Prawica. Pan poseł Terlecki, pan marszałek Terlecki powiedział w Radiu Wnet: jeśli nasz koalicjant uważa, że z kim innym miałby lepszy wynik, to niech spróbuje. I dodał, że trzeba kolegom z koalicji pokazać ich miejsce w szeregu. No to jakie jest miejsce w szeregu Solidarnej Polski, która ostatnio głosuje inaczej niż PiS? No to było jedno głosowanie, także to można powiedzieć, nie jest to zbyt duża rozbieżność. Ale rzeczywiście można powiedzieć, trochę byliśmy zdziwieni, bo sprawa głosowania nad sprawozdaniem na temat pomocy dla artystów i w ogóle dla kultury była przedmiotem wielogodzinnego posiedzenia Komisji Kultury. No i nagle posłowie z Solidarnej Polski zagłosowali, żeby ponownie taka informacja była na sali sejmowej. Ale wie pan dlaczego? Zrobili to dlatego, żeby wam pokazać, że bez nich nie dacie rady, że bez nich niczego nie przepchniecie. No myślę, że ma pan trochę racji, że to rzeczywiście była taka chęć pokazania, że jest nas kilkanaście osób, a ponieważ przewaga Zjednoczonej Prawicy jest kilku głosowa, jeśli chodzi o większość w Sejmie, więc ta kilkunastoosobowa jest takim języczkiem uwagi, no i stąd też być może to głosowanie, które miało przypomnieć, że jesteśmy, istniejemy i możemy mieć... Ale panie pośle, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry odgraża się, że w ważnych dla PiS-u głosowaniach też będzie przeciw, że będzie przeciw... oni są przeciw polityce energetycznej, chcą być przeciw Krajowy Plan Odbudowy, ten wielki plan odbudowy, pieniądze z Unii Europejskiej, które do nas przyszły. Oni cały czas twierdzą, że to są pieniądze, które przyszły w wyniku wrażego budżetu, przeciwko któremu oni cały czas występują. Innymi słowy, czy czeka was seria konfliktów z partią Zbigniewa Ziobry? No polityka, jak pokazuje praktyka, nie jest łatwa, a koalicje z reguły rodzą pewne kłopoty. No, jak kiedyś
ktoś powiedział, że jest takie stopniowanie. Wróg, śmiertelny wróg i koalicjant. Macie to teraz ze Zbigniewem Ziobrą? Nie wiem, czy Zbigniew Ziobro nie próbuje udowodnić, że to żartobliwe określenie ma w sobie trochę racji. Natomiast to, co udało się osiągnąć w rozmowach z Unią Europejską, to jest pomoc dla Polski w granicach blisko 770 miliardów złotych. Ale panie pośle, i odrzucenie takiej pomocy byłoby niedobre. Ale to o tym jeszcze porozmawiamy. O tym jeszcze porozmawiamy. Mnie na razie interesuje wątek polityczny, dlatego że czy to nie jest tak, że jak cały czas rozmawialiśmy ostatnio o porozumieniu Gowina, które jest albo i nie jest w koalicji, bo cały czas go wyciąga z tej koalicji Platforma Obywatelska, to teraz nagle Zbigniew Ziobro postanowił pokazać puk, puk, ja tu też jestem, ja tu też będę sprawiał kłopoty. No i jak będzie, jaka jest odpowiedź PiSu na to? Jak chcecie pokazać, jak powiedział marszałek Terlecki, miejsce w szeregu? Odpowiedzią jest po pierwsze spotkanie i apel o to, żeby apel, jednak górę brały interesy kraju, a nie różne interesy ugrupowań politycznych. Zobaczymy, jak to się przełoży. A czy odwołanie wiceministra, czy odwołanie wiceministra Solidarnej Polski, ministra Janusza Kowalskiego, nie jest taką odpowiedzią, że jak wy nam tak, to my wam tak? Myślę, że nie. To chodziło o coś trochę innego. A o co? Pan Janusz Kowalski dosyć ostro krytykował politykę rządu. Na politycy w rządzie powinni jednak mieć pewną wspólną linię. Nawet zgoda, jeśli się panie pośle, za kulisami wspierają, to publicznie nie powinni atakować rządu. No i tylko panie pośle, ale on, tak on, robi, on krytykował, ale panie pośle, on krytykował politykę rządu kwartał temu, pod koniec listopada, a teraz chwalić Boga, mamy 1 marca. To prawda, reakcja nie jest zawsze taka, że po jednym zdaniu kogoś z rządu się odwołuje. Tak musi być trochę bardziej poważna krytyka. I rozumiem, że musiał sobie zasłużyć. Ja powiem panie, a panu, kto jest w takim razie, przepraszam, bo panu, zostało nam niewiele czasu. Ta polityka dotycząca, no tak, ale no to były też kulisy pewnego rodzaju. Tutaj ta polityka unijna, bo tak naprawdę z tej polityki unijnej wynika to, że musimy niestety bardzo ograniczać nasze klasyczne źródła energii, to jest bolesny proces. Ale panie już, ja o tym jeszcze bardzo chętnie z panem porozmawiam. Krytykował ten proces. Bardzo chętnie o tym z panem porozmawiam. Na razie jeszcze pytanie o porozumienie Gowina. Czy pogodziliście się już z tym, że szefem porozumienia jest jednak Jarosław Gowin, a nie Adam Biela? Co to znaczy, że pogodziliśmy się? No to bo jest wewnętrzna sprawa tego ugrupowania. No nie tak znowu wewnętrzna. Politycy porozumienia twierdzą, mówią wprost, że to Jarosław Kaczyński wypuścił Adama Bielana, by pokłusował w porozumieniu Gowina i przejął tę partię, no ale się nie udało. Przecież Adam Bielan jest tam od początku, także to nie jest tak, że został wypuszczony teraz po to, żeby tam kłusował. Adam Bielan tam jest od początku i myślę, że spór wewnątrz ugrupowania, spór też o pewną politykę i krajową, i międzynarodową, jest rzeczą normalną. Spór zresztą jest wpisany w demokrację. Interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy i ja mam nadzieję, że Marek Suski, proszę państwa, wreszcie zacznie mówić normalnym, swoim głosem, a nie przekazem partyjnym. Gorąco na to liczę i zapraszam państwa do części internetowej słuchaczom radia. Serdecznie dziękujemy, życzymy miłego tygodnia. I również państwu życzę wszystkiego dobrego. Już słuchacze radia pana nie usłyszeli. Widzi pan taki psikus. Trzeba od razu, a nie tam. Panie pośle, jesteśmy cały czas z naszymi drogimi internautami i... Ale wie pan, tak można krawatu trochę tam tak poluzować, sobie tam koszulę odpiąć, odetchnąć się pełno piersią i powiedzieć, co się naprawdę myśli. No prawie naprawdę. No już tam nie żądam od pana już takiej zupełnej szczerości. Pytam zupełnie poważnie. Ziobro rzuca wam wyzwanie i jaka jest wasza odpowiedź? Żadna? Odwołanie Kowalskiego? Nic więcej? Nie, odwołanie Kowalskiego było przecież przed. No dobrze, no to jeśli, no to tym bardziej. Ziobro będzie teraz głosował przeciwko ważnym planom rządu. I co dalej? Odpowiedź.
I co dalej? No jeżeli tak będzie, no to tutaj cytował pan Ryszarda Terleckiego, no to jeżeli tak będzie, że koledzy z Solidarnej Polski rozstaną się z popieraniem rządu, no to wtedy rząd rozstanie się z kolegami z Solidarnej Polski i tyle. No. Być może to spowoduje, że będzie rząd mniejszościowy, a może nawet przedterminowe wybory. Przedterminowe wybory, pan mówi. Ale wie pan, że to jest bardzo ryzykowny sport. Nie będzie wtedy tak. Przeciągania na przykład PSL-u na pokład rządu? To jest rzeczywiście bardzo ryzykowny sport. Tym bardziej, że teraz w czasie pandemii to jest bardzo trudna sprawa. Natomiast rzeczywiście jest tak, że część polityków, również Zjednoczonej Prawicy, zdaje sobie sprawę, że zrobienie wyborów w tej chwili, kiedy jest COVID, jest trudne. I to ich trochę ośmiela do tego rodzaju działań. Ja jestem smutny z tego powodu. Bo no właśnie, Marek Suski, proszę Państwa, jest smutny Polska i jakiś refleksyjny. Powinna mieć rząd. Tak, wie pan, bo odpowiedzialność za losy kraju, szczególnie teraz, kiedy no, nie jest nam do śmiechu, bo jest trudna sytuacja, wielu Polaków cierpi, firmy bankrutują, mamy wiele osób chorych. Polska Służba Zdrowia na skraju niewydolności. Mam nadzieję, że te pieniądze, które spłyną z Unii, one mogą być przeznaczone na poprawę sytuacji w służbie zdrowia, tą sytuację poprawią. Dlatego no, nie jest mi do śmiechu i tak jak jestem optymistą, też jestem optymistą, ale nie tryskam radością, bo jest trudna sytuacja, ludzie cierpią. Nam też jest z tego powodu. Ale nie ma pan takiego poczucia, tak, że opozycja ma tu wiele racji, jakiś... że wy zamiast pracować na przykład nad planem odbudowy, tym krajowym planem odbudowy, czyli sposobem wykorzystania pieniędzy unijnych, zamiast tego pogrążacie się w wewnętrznych sporach. Najpierw z Gowinem, teraz z Ziobro, za chwilę pewnie znowu z Gowinem, cały czas z Ziobro. I tak, czekaj, a w końcu wyjdzie jeszcze jakiś kolejny poseł Kołakowski albo inny i powie, a ja jeszcze chciałbym coś dostać. Nie, no, jednak praca nad tym programem jest i rząd przedstawił przecież elementy tego programu. Szczegółowe są one na stronach KPRM-u, można się z tym też zapoznać. I to jest plan rzeczywiście taki, który stawia na innowacyjność, między innymi na ochronę zdrowia, na ochronę klimatu, na elektroniczne rozwiązania, czyli cyfryzację. Ja obiecałem, że o tym porozmawiamy i o tym. A ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące relacji wewnętrznych. Że my się tym nie zajmujemy. Oczywiście, że się zajmujemy, a te sprawy dotyczące sporów w koalicji, bo one są, no to widać. No tutaj nie da się tego zakłamać. One są i one są, no, przynajmniej jest próba ich rozwiązania, mam nadzieję, że pomyślę. Jak na razie panowie przez rządu nie ustępują, tylko czasem się o coś dopominają. Ale panie pośle, nikt nie ma ochoty ustępować z rządu. Wie pan, ile to jest stanowisk, jakie to są ważne funkcje, które można pełnić. Wie pan, jest to jeszcze prawda. Jedno stanowisko do wzięcia, potencjalnie do wzięcia, jeśli wyborcy to zaoferują. Myślę o stanowisku prezydenta Rzeszowa. I tam uwaga, być może czeka nas bratobójcza wojna między kandydatem Solidarnej Polski, panem wiceministrem Warchołem, który już ogłosił, że on będzie kandydował, ale Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, hola, z nami nikt tego nie uzgadniał. My będziemy mieli swojego kandydata i będzie nią prawdopodobnie pani wojewoda, pani Ewa Leniart. Jak to tak będzie? To każdy z koalicjantów sobie wystawi swojego kandydata. Że również Jarosław Gowin, nawet dwóch kandydatów w tej chwili ma, no więc to jest sytuacja taka, że w ramach koalicji nie było ustaleń i koledzy postąpili w sposób taki, który nie jest do zaakceptowania. I my zamierzamy wystawić swojego kandydata. To prawda. Czyli nie poprzecie, wystawić. Ale zaraz, to minister swoich, tego no to rządu. Będzie rzeczywiście, ale minister to rzeczywiście rządu. Będzie, panie pośle, tak jak pan powiedział, bratobójczy bój. Ale minister albo derby. No, może tak. Derby, wie pan, to jest coś innego. Derby to święta wojna i tam stoją naprzeciwko siebie dwie drużyny, które rywalizują ze sobą przez cały czas. Tutaj nie ma mowy o derbach, bo minister rządu z Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości, będzie kontrkandydatem partii, która wygrała wybory i partii, z którą jest w rządzie, będzie kontrkandydatem PiS-u. No sam pan się dziwi i wszyscy się dziwią, my też.
No dziwię się temu, żeście się nie dogadali, bo może trzeba było poprzeć pana ministra Warchoła, skoro ma poparcie ustępującego prezydenta. Sądzę, że nie. No tak to po prostu nie działa polityka. Jeżeli jesteśmy w koalicji, to pewne rzeczy są uzgadniane, a jeżeli koalicjant bez uzgodnienia wystawia swojego kandydata, to my jesteśmy zwolnieni z obowiązku uzgodnień i też mamy prawo do wystawienia swojego kandydata. Ale to lepiej byłoby, żeby na przykład Rzeszów przejęła opozycja, niż żeby był to ktoś z Solidarnej Polski? Myślę, że opozycja przejmie, bo przecież do tej pory był lewicowy prezydent i mam nadzieję, że my będąc w opozycji teraz mamy szansę wygrać i przejmiemy Rzeszów. No to zobaczymy, zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast zadziwia mnie ten spokój w tej sytuacji, no bo to jest takie pokazanie, nie dość, że będziemy głosować przeciwko waszym ustawom, to jak się nadarzy okazja, to wystawimy kontrkandydatów. To co to jest za koalicja? To po co ta zabawa? No koalicja jest w trakcie funkcjonowania i po iluś latach funkcjonowania pojawiają się różnice zdań. To jest normalne. A będziecie natomiast mieli swojego wspólnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich? Po burzy wychodzi słońce i myślę, że po takich krótkich różnych rozterkach później sytuacja się unormuje. Natomiast no nie, wie pan, to ja to mogę panu, po, ja to mogę nie panu jest przypomnieć. Jest jedna partia i wszyscy są. Natomiast jeżeli będzie sytuacja narastająca w ten sposób, to będzie tak, jak powiedział pan Terlecki, no pójdziemy na wybory, ale bez nich. Jeśli koalicjanci będą popierali cudzych kandydatów, jeśli koalicjanci będą głosowali inaczej niż rząd, to czekają nas wybory, tak? Tak, może się stać. Panie pośle, a to proszę mi jeszcze powiedzieć, bo koalicjanci mają pewne bardzo konkretne zarzuty, bardzo konkretne pytania. Najpierw jedno, dotyczące ostatniego głosowania nad sprawozdaniem ministra kultury w sprawie dotacji dla artystów. Dlaczego ta lista dotacji dla artystów jest tajna? Przecież pierwszą transzę utajniono, ale wtedy wybuchł skandal, bo tam pojawili się różni dziwni artyści, którzy dostali jakieś miliony złotych. Więc w związku z tym przestraszony PiS postanowił utajnić listę i już się nie dowiemy, kto ile dostaje? Sądzę, że to nie dlatego, że przestraszony, ale to trzeba zapytać ministra. Ja nie wiem, z jakich powodów. Ale pana nie, pan się nie interesował, dlaczego to jest tajne? Nie. Pan, członek Rady Programowej Polskiego Radia, człowiek zainteresowany mediami i kulturą? Nie, to jest tajna. Ale jak to? No przecież głosował pan właśnie nad tym, ale głosował. Nie wiedziałem, że ona jest tajna. Nie, panie pośle, głosował pan nad tym, żeby ona była utajniona. To właśnie wasz koalicjant razem z opozycją zażądali, żeby była jawna. To pan nie wiedział, nad czym pan głosuje? Wiedziałem, nad czym głosuję, natomiast tam było uzasadnienie do tego, że to są sprawy dotyczące prywatności. Prywatności, ale to za pierwszym razem. To jest. No nie, zaraz. Przepraszam bardzo. Nikt nie pytał o stopień, nie wiem, zażyłości między poszczególnymi artystami albo o ich życie prywatne. Pytano tylko o publiczne pieniądze i o to, kto je dostaje. To chyba nie jest informacja prywatna. No, tak przedstawiano w uzasadnieniu. Natomiast nie, czy jest ona prywatna, czy nie? No kwestia dochodów no, nie jest kwestią jawną. Panie pośle, to tylko politycy ujawniają i samorządowcy. Nie, sędziowie również. Prokuratorzy również mają publiczne funkcje. Ale tutaj, ale tutaj rozdajemy publiczny grosz. I jeśli na przykład są dotacje starczy, które idą do przedsiębiorców, to te dotacje są, panie pośle, jawne. Dlaczego artyści mają być wyjęci z tej jawności? To jest moje pytanie do pana. Sądzę, że najlepiej odpowiedziałby minister, który był wnioskodawcą. Ale minister Gliński nie chce przyjąć zaproszenia do naszego radia, by o tym opowiedzieć, co mnie dziwi, dlatego że minister Gliński ma w tej sprawie, i teraz mówię bez ironii, nawet spore sukcesy. New York Times stwierdził, że minister, że Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów, ja nie pamiętam, ósme, dziewiąte miejsce krajów, które wspierają kulturę na świecie w tej właśnie pandemicznej sytuacji. Więc minister Gliński powinien przyjść i się pochwalić. No, ale wybrał inny model.
Dlatego ja pytam, przepraszam, panie pośle, zupełnie serio. Na posiedzeniu komisji przedstawiane były informacje na temat przekazywania dla różnych instytucji, różnych osób. Natomiast pan minister zapowiedział również, że jeszcze inne branże, które nie zostały objęte dotychczasowymi tarczami, uzyskają wsparcie i myślę, że to jest dobrze, że wspieramy naszych artystów, żeby mogli ten trudny czas przetrwać. Ale to pochwalcie się komu i ile dajecie, to o to chodzi przecież. Gdyby to miało być powodem ataków na te osoby, to być może ze względu na ich bezpieczeństwo. To jest utajnione, ale ja nie wiem, naprawdę nie brałem udziału. Na komisji nie było w ogóle na ten temat mowy. Opozycja nie zgłaszała takich pytań. Więc z jednej strony krytykują, a z drugiej strony, jak jest posiedzenie komisji, nie pytają o to. Więc panie pośle, dobrze, to zostawmy w takim razie ministra Glińskiego i to jego w Sejmie, a propagandą. Znaczy ja obiecuję, że będę wracał do tego tematu, jeśli tylko przydarzy się okazja. Będę pytał, dlaczego te pieniądze utajniono, bo nikt nie stawia zarzutu, panie pośle, że w ogóle dano te pieniądze, tylko jeśli my nie wiemy, komu je dano i ile, no to rodzi się pytanie, dlaczego mamy o tym nie wiedzieć? Dlaczego to są informacje tajne? Dlaczego są to informacje, które się skrywa przed opinią publiczną? To nie są prywatne pieniądze. Prywatne to są pieniądze te, które, nie wiem, pan przeznaczy na kupno sobie obrazu od jakiegoś artysty, a nie dotacja z tarczy. Ale zostawmy to. W takim razie, skoro pan mówi, że pan nie wie, to może spytam pana o co innego. O politykę energetyczną państwa 2040. Tak się nazywa strategia, przeciwko której występuje cała Solidarna Polska. Twierdzą, że to jest strategia, która narazi Polskę na gigantyczne straty finansowe, bo będziemy musieli zrezygnować z energetyki węglowej i będziemy musieli wydać wielkie pieniądze na energetykę inną, na energetykę wiatrową, na energetykę atomową, na wszelkie inne. No to jest pytanie, panie pośle, w tej chwili 70% polskiej energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla. Już za 9 lat ma to być tylko 56%. To jest 14%, to jest bardzo dużo tak naprawdę. A do roku 2049 ma w Polsce nie być żadnej kopalni. Przypomnę panu, że w 2015 szliście do władzy po to, by nie zamykano kopalń, żadnych, że to Platforma zamyka kopalnie. A teraz wy chcecie zamknąć nie jedną, dwie czy trzy, tylko wszystkie. Tak, rzeczywiście ten plan jest wynikiem nacisków Unii Europejskiej. Przeznaczone są duże pieniądze na sprawiedliwą transformację, ale to nie jest wykluczone, że ten plan może ulec modyfikacji. Ta zima pokazała, że gdyby nie aktywa węglowe polskie, to Unia, cała Unia miałaby problemy z energią, bo uruchomiliśmy nawet te bloki, które zostały wyłączone podczas tej mroźnej i śnieżnej zimy. Przepraszam. Okazało się, że panele fotowoltaiczne pod śniegiem nie wytwarzają prądu, nie było wiatru, turbiny nie pracowały. Zatem rzeczywiście być może ten ideologiczny plan, bo tak naprawdę to jest ideologiczny plan Unii Europejskiej likwidacji aktywów węglowych, doprowadzi do tego, że nie będzie energii elektrycznej. Ale że pan mówi teraz głosem Solidarnej Polski, panie pośle. Pan mówi głosem Janusza Kowalskiego. Ponieważ ja w wielu aspektach widzę, że to całkowite zamknięcie kopalń może doprowadzić do tego, że będziemy całkowicie uzależnieni od zagranicznych dostawców surowców energetycznych i energii. To nie jest dla mnie przynajmniej perspektywa kusząca. No dobrze, to nie jest perspektywa kusząca, mówi poseł Marek. Nie mówię głosem Janusza Kowalskiego, ale mówię głosem przewodniczącego Komisji Energii i Klimatu, który wie, jak niezwykle ambitny jest to cel i być może nawet niewykonalny. Ale jeżeli ten cel jest niewykonalny, to dlaczego Polska ma wydawać już nie miliony, tylko miliardy złotych na to, by realizować niewykonalne cele? Nie, to ja mówię tutaj o całkowitym zlikwidowaniu energetyki węglowej. 9 lat. Panie pośle, proszę nam wytłumaczyć. Też nowoczesne, różne, to chociażby jak przetwarzanie, zgazowania węgla i kogenerację,
to być może te nowoczesne zostaną uznane jako instalacje, które mogą być eksploatowane. Panie pośle, w ciągu 9 lat Polska, w ciągu 9 jest dyskusja na ten temat. W ciągu Polska zgodziła się, by w ciągu 9 najbliższych lat zmniejszyć źródła pochodzenia energii z węgla o 14%. Znaczy nie o 14, właściwie nawet więcej, bo to się mniejsza z tym, z 70 na 56. I pytanie do pana, które elektrownie... To wydaje mi się, pytanie do pana brzmi, mi się możliwe. Panie pośle, które elektrownie zostaną zamknięte? Niekoniecznie jakiekolwiek. To jest kwestia zamykania bloków. Dlatego, że elektrownie nie składa się z jednego pieca, w którym się pali węgiel, tylko składa się z iluś bloków. I te starsze bloki będą wycofywane. No, na przykład w elektrowni Kozienice jest w tej chwili realizowany plan dostawy gazów i zamiany części bloków węglowych na gazowe, czyli to takie przechodzenie, można powiedzieć, łagodne. W tych miejscach, w których są aktywa energetyczne, będą też stawiane aktywa z energii odnawialnej. No dobrze, ale kopalnia... Nie jest to taki plan, że tu zamkniemy i do widzenia. Nie, to jest modyfikacja. Mamy taką... Czyli te ambitne cele, które są realizowane i na które są duże pieniądze, one prędzej czy później muszą być realizowane, bo przecież nawet gdybyśmy zakładali, że będziemy do końca czerpać nasz węgiel, to on za ileś lat i tak się skończy. Dobrze, ale mamy teraz tak... Nie, ale sekundkę. Panie pośle, to pozwolę sobie wejść w słowo. Odnawialnych źródeł energii. Nie to musimy. Jedno z drugim nie stoi w sprzeczności. Nie musimy. Możemy na przykład, jest sprawa elektrowni Bełchatów, gigantycznej elektrowni i stojącej obok gigantycznej kopalni. Złoża węgla brunatnego w Bełchatowie kończą się. I to wiedzą wszyscy. Ta kopalnia i tak przestanie istnieć. Ale... można by obok eksploatować złoża węgla w Złoczewie. Tylko Polska nie chce ich eksploatować, dlatego że będziemy musieli odchodzić od węgla. W takim razie co z wielką elektrownią Bełchatów? Są w tej chwili rozpatrywane plany. Jest jednym z miejsc, w którym, to nie jest przesądzone, jest badanie, postawienie tam elektrowni jądrowej. Ale nie na miejscu, nie na miejscu tej elektrowni. Tego się nie da po prostu, że zmienimy piec węglowy na kocioł jądrowy. No nie na miejscu, ale obok. Choćby z tego powodu, że jest tam tradycja energetyczna. Druga sprawa są sieci przesyłowe, które są od tej elektrowni rozprowadzające energię po kraju i wykorzystanie tych sieci do nowego aktywa energetycznego byłoby bardzo rozsądne. To panie pośle, ja może pan jako szef komisji wie, kiedy to... kiedy zapadnie decyzja, panie pośle? No, to jest decyzja, jaką podejmie rząd. Na Boga Świętego, pan jest nie tylko szefem komisji, ale członkiem Prawa i Sprawiedliwości, członkiem władz Prawa i Sprawiedliwości. No, kto ma nie wiedzieć, jak nie pan? No, to odpowiadam, że to jest decyzja rządu. Na tym posiedzeniu rządu to nie stawało, więc no to jest bliska perspektywa, ale ja nie jestem w stanie określić, kiedy dobrze, panie premier podda to pod dyskusję. To w takim razie ostatnie pytanie, to pytanie o Rzecznika Praw Obywatelskich. Wasz kandydat Piotr Wawrzyk przepadł zgodnie z przewidywaniami. No i co dalej? Będziecie popierali któregoś z kandydatów, których nazwiska już krążą? Wojciech Hermeliński, Piotr Ikonowicz, może ktoś jeszcze, czy też wystawicie swojego kandydata? Sądzę, że wystawimy swojego kandydata. A będzie jakieś porozumienie z opozycją po to, żeby miał on szansę przejść w Senacie? Będziemy próbować. No ale próbowaliście z Wawrzykiem i się nie udało, więc musicie mieć jakieś argumenty w ręku. Argumenty. Przepraszam bardzo, ale to mruknięcie to chyba nie jest odpowiedź. Powiedział Marek Suski. To był wstęp do odpowiedzi. No to czekam na odpowiedź. Argumentem jest odpowiedzialność za Polskę i o nie, błagam pana. Ale właśnie oni są odpowiedzialni za Polskę. Ale oni są odpowiedzialni za Polskę. Nie oczekuję, że ja powiem, że co? Pójdziemy z walizką kopert do marszałka Grodzkiego. No nie, no my takich obyczajów nie mamy. Możemy tylko apelować o odpowiedzialność i o to, żeby wreszcie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
objęła kolejna osoba, bo kadencja się zakończyła i to już jakiś czas temu. Czyli kadencja się zakończyła, to wiemy. Marszałek Terlecki już powiedział, że nie ma mowy o powrocie do kandydatury pana ministra Wawrzyka. No to w takim razie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłosi swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, skoro to tak pilne, jak pan mówi? W najbliższym czasie. Mhm. A potrafi pan zdefiniować najbliższy czas? No to jest niedługo. A tośmy się dogadali, naprawdę. Dzwonią do pana, panie pośle, może po to, żeby powiedzieć, kiedy to będzie. Możliwe, ale nie odbieram póki co. Nie dowiemy się, więc bardzo panu serdecznie dziękuję. Ja również państwu również kłaniam się nisko, do widzenia.